Nie ma nic śmieszniejszego niż boomer, który pojawia się w komentarzu i pisze: młodzież narzeka na szkołę, a za moich czasów to nauki było 100 razy więcej, a w ogóle jak zaprotestowałeś, to w pysk dostałeś. Przeanalizujmy tę wypowiedź. Narzekacie, a za moich czasów. Narzekamy na szkołę, bo polska szkoła jest nieprzystosowana do nowoczesnego świata. Nie będę mówił czemu, bo cały mój kanał o tym jest. To, że za waszej komuny było jeszcze gorzej, nie odbiera nam prawa do krytykowania tego, co jest teraz. Prawo logiki. My walczymy o to, by edukacja wyglądała na przykład tak jak w Finlandii i nikogo nie obchodzi to, że w waszych latach 70. było jeszcze gorzej. Zaprotestuj. Dostawało się w pysk. No całe szczęście teraz już tak nie jest. Jak nauczyciel złamie prawo, to nie musicie się bać, że was uderzy. Tylko wy uderzacie do kuratorium, by to zgłosić. Do czego zachęcam, bo siedzenie cicho to jeden z powodów, czemu nauczyciele pozwalają sobie na za dużo. I pamiętaj, że gdy lekcjarz mdława, obserwuj Lesława.